Czy czasy pierwszych chrześcijan były sielanką duchową? Można by tak sądzić. Kto z nas nie chciałby mieć dostępu do Jezusa Chrystusa osobiście, zadać Mu pytania, które nas nurtują, albo przynajmniej mieć kontakt z tymi, którzy znali Go osobiście? Przecież to rozwiązałoby połowę naszych problemów. Tak można by sądzić. Ale chyba nic bardziej błędnego, sądząc na przykład po dzisiejszych czytaniach. W dzisiejszych czytaniach słyszymy o różnych kryzysach, kłopotach, grzechach i kłopotach z wiarą na przykład. Zacznijmy od czytania drugiego, które pochodzi z listu świętego Jana Apostoła do grupy bliżej niezidentyfikowanej, prawdopodobnie chrześcijan żydowskiego pochodzenia, żyjących nieopodal Efezu w dzisiejszej Turcji. Jan przez pryzmat tego listu zawiaduje kryzysem, który powstał wśród tych chrześcijan. Jaki to kryzys? Otóż powstała tam grupa jaśnie oświeconych chrześcijan, którzy uznali, że ich wiedza, ich znajomość Jezusa jest po prostu nadzwyczajna. Wszystko za sprawą nadzwyczajnego objawienia, które zostało im dane z nieba, wlane i tak dalej. Więc oni znają Jezusa, tak mówią, i wiedzą, że są odporni, mają immunitet, można powiedzieć, na grzech. Grzech się po prostu do nich nie przylepi. Cokolwiek by robili w tym życiu, grzech się do nich nie przylepi. Ale to nie jest dla nich zachęta do tego, żeby prowadzić życie moralnie dobre, pobożne i tak dalej, tylko zachęta, impuls, żeby kosztować życia pełnymi garściami, łącznie z orgiami seksualnymi i tym wszystkim. Jan pisze do tych ludzi, tych chrześcijan, pozostałych, którzy stoją z boku, patrzą na to i nie dowierzają własnym oczom, że tak można żyć wiarą chrześcijańską i tak można po prostu się dalej mienić chrześcijaninem. Jan mówi, kochani, piszę wam to po prostu, żebyście nie grzeszyli. Nie powtarzajcie błędów tej grupy, bo każdy, kto mówi, znam Jezusa, przestrzega Jego przykazań. Ci zaś, którzy mówią, znam Jezusa, a żyją dokładnie odwrotnie niż Jezus by sobie życzył, są kłamcami, nie ma w nich prawdy. Oczywiście żyć według przykazań Jezusa nie jest łatwo i dlatego na pewno upadniemy. Dlatego Jan mówi, jakby ktoś upadł, to niech pamięta, że ofiara Jezusa Chrystusa jest za wszystkie grzechy, także te, które zdarzy nam się popełnić w przyszłości. I po prostu chwyćcie się Bożego miłosierdzia, wróćcie na drogę nawrócenia i krótko mówiąc, zbliżcie się z powrotem do Jezusa. Jezus odpuści wam grzechy, jeśli się nawrócicie i zechcecie się podnieść z upadku. W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy świętego Piotra, który mówi do swoich ziomków, do Żydów, o okropnym grzechu, którego się dopuścili. Właściwie grzech bez precedensu, który nie ma sobie równych i nigdy nie będzie miał. Ale uwaga, jest nadzieja. O jaki to grzech chodzi? Piotr mówi do nich, że po prostu doprowadzili do śmierci Mesjasza, jedynego Syna Bożego. Pośrednio czy bezpośrednio zawiedli Go na krzyż i zabili. Czy można o większym grzechu pomyśleć? Ale powoli. Piotr nie mówi tego po to, żeby wpędzić ich w jakąś totalny mrok. Tylko mówi, dla was jest też nadzieja. Tylko, mówi bracia, chodzi o to, żebyście pokutowali i nawrócili się, żeby grzechy wasze zostały zgładzone. Nie ma takiego wielkiego grzechu na świecie, którego Bóg nie mógłby zgładzić, jeśli człowiek żałuje, pokutuje i nawraca się. To są warunki. Czy to jest jakieś zdanie, które szokuje nas, którego nigdy nie słyszeliśmy w Kościele? Powtórzę jeszcze raz. Nie ma takiego grzechu, którego nie mógłby Bóg odpuścić, jeśli człowiek naprawdę chce, żałuje, chce pokutować i nawrócić się. Moim zdaniem nie ma tutaj nic nowego. Ale okazuje się, że w dzisiejszych czasach można trafić za takie zdanie przed oblicze organów ścigania. Wiem, co mówię, bo mnie się to przydarzyło. Otóż jakiś czas temu włączyłem się do dyskusji wokół pewnej tezy postawionej przez internautkę. Ona twierdziła, że no cóż, jeżeli jakiś ksiądz popełni czyny pedofilskie i dostanie się do nieba, no bo przecież ma wiarę, no to do nieba musi pójść, to ona nie chce mieć z takim kościołem nic wspólnego.
Okay? Poczułem się wywołany do tablicy i tłumaczę, że to zła teologia i nikt takiego czegoś w kościele nie naucza. Nikt nie może czuć się bezkarnie, popełniając grzechy, nawet jeżeli piastuje jakieś wysokie funkcje w kościele. W katedrze toruńskiej nad wejściem do zakrystii jest taki fresk przedstawiający drzewo życia i różne takie sceny rodzajowe. Między innymi w prawym dolnym rogu, polecam, zobaczcie, jest tam diabeł, który na taczkach specjalnych wiezie różne dusze, do piekła je wtrąca. Wśród tych, którzy tam się znajdują, na tych taczkach jest między innymi postać w takiej czapce biskupiej, czyli mitrze. Innymi słowy, duchownych to też dotyczy. Nikt nie może się czuć bezkarnym, jeśli dopuszcza się przestępstw, zwłaszcza takich, na które jesteśmy tak bardzo wyczuleni. Pedofilia, inne takie. Nikt się nie może czuć bezpiecznie, już najmniej osoby z piedestału. Tym bardziej, tym surowszą powinny odnieść karę. Ja ich po prostu nazywam bandytami i wszystkich uważam za przestępców i każdy, kto wie o takim przestępstwie, musi to zgłosić organom ścigania. No dobrze, ale wróćmy do mojego wątku. To ja zostałem zgłoszony do organów ścigania jako ten, który pedofilię pochwala. Tak, gdybyście nie wiedzieli, to jest kanon 200, paragraf 200 w kodeksie prawa karnego, 200b. Kto publicznie pochwala pedofilię, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. No dobrze, ale gdzie ja pochwaliłem pedofilię? Na końcu tej wypowiedzi powiedziałem, no, po zaznaczeniu, że uważam te grzechy za karygodne i tak dalej, i że dla pełności obrazu podkreśliłem, że nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie mógłby przebaczyć, jeśli człowiek żałuje. To znaczy, jeżeli gotów jest wziąć na siebie odpowiedzialność za popełnione zło, odpokutować, innymi słowy, czasem, no w tym wypadku częścią pokuty jest niezaprzeczalnie pójście do więzienia, to jest naturalne. I gdy po prostu mentalnie się nawraca, to nie chodzi tylko o jakieś takie powiedzenie, dobra, Boziu, dziękuję, przepraszam, już więcej nie będę. Nie, nie, nie. To jest jakaś, nie wiem skąd się to bierze, ale tak niektórzy ludzie myślą. Więc dla pełności obrazu, tak jak dobremu łotrowi na krzyżu, nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie odpuściłby, jeśli człowiek żałuje i chce wziąć odpowiedzialność za swoje grzechy. I to zdanie zostało uznane za, uwaga, pochwałę pedofilii i zachętę do popełniania takich czynów. Wow! Więc pewien antywielbiciel, tak właśnie myśląc, zgłosił do prokuratury podejrzenie o popełnieniu przestępstwa przeze mnie. Zupełnie bez mojej wiedzy pochylił się nad tym sztab fachowców. Ja nawet nie byłem świadom, że coś takiego istnieje. Pochylił się sztab fachowców, prawników i tak dalej. Okazało się, że no, nikt nie zobaczył tam nic. Nie trzeba być teologiem, ale nikt nie zobaczył tam nic, co podpadałoby pod ten paragraf. Tak czy inaczej, byłem w prokuraturze i jestem z tego dumny, bo prokurator też dla ludzi. Ale mówię to tylko dla pewnego zobrazowania sytuacji. Pewne rzeczy, które nam się wydają naturalne, nie są łatwe, bo to nie jest łatwe przyjąć taką prawdę, ale one mogą naprawdę bardzo, bardzo być opacznie zrozumiane. Tak czy inaczej, nawet jeśli wiemy to wszystko, że Bóg jest miłosierny, że wybacza, że nie ma takiego grzechu, którego by nie przebaczył, jeśli człowiek i tak dalej, jeśli wiemy to wszystko, to i tak nie oznacza, że będziemy mieli taką płynne przejście do wiary. Zobaczcie, w dzisiejszej Ewangelii słyszymy, jak nawet apostołowie mają kłopot z uwierzeniem w Jezusa. Najpierw przyszło tych dwóch, którzy tam byli w drodze do Emaus, zawrócili z drogi po spotkaniu się z Jezusem i dowiedzeniu się, że On żyje i tak dalej. Przyszli podzielić się tym z resztą apostołów, którzy zalęknieni, zatrwożeni czekali w wieczerniku na rozwój wypadków. Przychodzą, rozmawiają z nimi, a ci słuchają tego jak baśni z Tysiąca i Jednej Nocy. Ostatecznie staje między nimi sam Jezus i mówi, hello, pokój wam. Oni są tak wystraszeni, że myślą, że właśnie oglądają ducha. Jezus, zgadując ich myśli, mówi, dotknijcie mnie, jestem fizycznie obecny, nie jestem duchem. Duch nie ma ciała i kości, jak ja widzicie, że ma. Ale jak jeszcze dalej nie wierzą, to Jezus nie robi im żadnych wymówek, tylko mówi, no dobrze, no to macie coś do jedzenia, udowodnię wam, że mogę zjeść, chociaż nie potrzebuję jeść w tym ciele uwielbionym, żebyście wiedzieli, że chodzi o fizyczną obecność. Kiedy już ten pierwszy szok minął,
to bardzo ciekawe, że Pan Jezus nawiązuje do słów Pisma Świętego, no w tym wypadku naszego Starego Testamentu, gdzie prawo i prorocy o nim pisali wszystko. Apostołowie jako wierni, nieodrodni synowie swojego narodu znają te pisma. Jezus teraz oświeca ich, ich umysły, jak mówi autor, by rozumieli pisma. Innymi słowy, to spotkanie z Jezusem twarzą w twarz po Jego zmartwychwstaniu to jest jedno, ale dalej zaczyna się rozumienie pisma, które wpływa na to, że ich relacja z Jezusem nagle zaczyna nabierać zupełnie nowych rumieńców. Dzisiaj jest niedziela biblijna i pewnie ten fragment jest niezwykle ważny w kontekście. Niedziela biblijna i cały tydzień biblijny się zaczyna. I tak sobie myślę, że właśnie my też mamy podobną szansę po prostu rozumieć pisma, przez co naszą relację z Jezusem po prostu zasilać taką dziwną, nadludzką energią poprzez zwykłą lekturę tych świętych treści. No, ale właśnie, trzeba najpierw mieć jakąś wiedzę, żeby móc potem dostać tego oświecenia, tej łaski rozumienia pisma. I to nie musi być taka łaska, czy takie rozumienie, które później będziemy koniecznie wszystkim przekazywać na drodze głoszenia Słowa Bożego wszem i wobec. Ono może być po prostu bardzo indywidualne. Chodzisz z jakimś problemem, szukasz przez całe tygodnie i miesiące odpowiedzi. Zmagasz się z jakąś sytuacją, nie wiesz. Szukasz rady u różnych mądrych tego świata, a Pismo Święte leży gdzieś na półce. Jakby celowo albo niecelowo z ignorancji po prostu rezygnujemy z tego bezprecedensowego źródła wiedzy i inspiracji pochodzącej od samego Boga. Może właśnie ten wielki biblijny tydzień jest taką okazją, żeby zacząć po prostu tę lekturę. Tak, by nie brakowało nam tej cudownej energii, która zasila naszą relację z Chrystusem. Pismo Święte ma mnóstwo odpowiedzi na nasze pytania, na te różne problemy, które nosimy w sobie, bo jest po prostu księgą o życiu, także o naszym życiu. Wystarczy zacząć czytać. I nawet jeśli nie będziemy wszystkiego od razu rozumieć, to już wystawiamy się na działanie tej cudownej łaski, bo kiedy czytamy Pismo Święte, to sam Chrystus mówi do nas. I to nie jest slogan. Kochani, więc w tym tygodniu biblijnym życzę Wam i sobie, żebyśmy nigdy nie przestali zachwycać się Pismem Świętym i żeby Bóg nieustająco przez te słowa natchnione dawał nam rozumienie nas samych w tym świecie, naszych problemów i poddawał nam rozwiązania tych różnych, zwłaszcza trudnych kwestii. Ksiądz Dariusz Iwański, serdecznie pozdrawiam.